podcast Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii. Przemysław Białkowski, dzień dobry, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o międzypokoleniowym aktywizmie klimatycznym czy ekologicznym. Gościem dzisiejszego odcinka jest Agata Lewandowska, rodzice dla klimatu, prywatnie mama trzech córek. Dzień dobry, Agata, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak to jest być mamą na pełny etat i jeszcze na dodatkowe, powiedzmy, pół etatu taką domową edukatorką ekologiczną? Tak naprawdę nie wiem, bo tak naprawdę mam chyba, jakby policzyć to, kilka jeszcze innych etatów. Tak naprawdę jest trudno, bo chciałoby się dużo więcej, chciałoby się robić dużo więcej, chciałoby się czytać dużo więcej, oglądać, przerabiać to wszystko w głowie, a jednocześnie te treści przerobione przekazywać dalej w sposób nie budzący nadmiernego lęku, ale w sposób motywujący do działań. Zarówno najmłodszych, jak i tych, którzy teraz podejmują decyzje, które wpływają na nasze życie. Także lekko nie jest, aczkolwiek tak samo pewnie ja, jak i wiele osób, które działają w ruchu Rodzice dla Klimatu, nie za bardzo sobie wyobrażamy, żeby robić coś innego. A jak odpowiadasz na takie podstawowe pytania, na przykład, mamo, dlaczego dzisiaj jest tak gorąco? No, zależy, z kim rozmawiam. Jeżeli znam moją najmłodszą córką, która ma 6 lat, no to oczywiście tłumaczymy, jak działa pogoda i dlaczego jest taka, a nie inna, i jak należy się ubrać, jak dostosować swoją aktywność też w ciągu dnia do takiej pogody. Ze starszymi dziećmi natomiast rozmawiam już bardziej na takim polu, że pogoda to jedno, ale to, z czego to wszystko wynika, to jednak klimat i to, jak on się zmienia. Czujemy już teraz, czuje większość z nas na własnej skórze dosłownie, a moje dzieci i dzieci wszystkich z nas będą to odczuwać za kilka lat dużo, dużo bardziej intensywnie i musimy tak naprawdę jakoś się uwrażliwiać na to, że mamy na to wszystko wpływ, oczywiście na wielu różnych szczeblach, czy to indywidualnych decyzji, czy zmian systemowych, jednocześnie dbając o psychikę tych dzieci, dbając o to, by mogły dorastać w bezpiecznym otoczeniu, w takiej świadomości, że mamy na coś wpływ, aczkolwiek nie zabierając im tego beztroskiego dzieciństwa. A co jeszcze pytają dzieciaki? Bo tematów w bardzo szeroko pojętej ekologii jest całe mnóstwo i spotykamy je właściwie nie wychodząc z domu, a później po każdym kolejnym kroku. Jest mnóstwo rzeczy, które coraz szerzej przebijają się w ogóle do świadomości społecznej, mówię tutaj o dorosłych, no ale tym samym dotykają też, czy interesują, ciekawią dzieci. Dzieci interesuje wszystko. Także tak naprawdę pytają o to, skąd się bierze ciepło w domu. I tutaj też mamy wiele jakby sposobów, żeby ten temat wyjaśnić, skąd się bierze ciepło w sposób zrównoważony, tudzież nie. Pytają się, skąd się bierze prąd w gniazdku. Tu też możemy mówić o tym, że mamy prąd z naszego miksu energetycznego, oczywiście w słowach odpowiednich dla dzieci. Pytają o to, skąd się bierze mięso. I też to jest trudny temat, bo tak naprawdę temat rzeka, mówiący o tym, jak wygląda żywienie w placówkach oświatowych, jak wyglądają standardy żywienia wśród wielu polskich rodzin i skąd się bierze jedzenie, które niekoniecznie w dobry sposób wpływa na planetę i jak możemy też drobnymi krokami wpływać na te zmiany w naszym jadłospisie. To zatrzymajmy pytają się o to, może dlaczego przy tym, jest sucho. Jeśli możemy, zatrzymajmy się na chwilę przy mięsie, bo to jest taki temat często dyskusyjny, jak to jest, czy robić z dzieci wegetarian, wegan, czy nie, czy dać im wybór, zachęcać do jednego i drugiego, tłumaczyć, jak ty do tego podchodzisz? No to jest temat bardzo indywidualny, bo z jednej strony wielu z nas, rodziców działających w przeróżnych ruchach klimatycznych, mając tę świadomość, że żywienie w sposób przemysłowy, przemysł w ogóle rolny, spożywczy, są jednym z powodów, dla których ten klimat wygląda jak wygląda i jakie są straty w środowisku, ale też jak wygląda wylesianie i ślad węglowy produkcji żywności odzwierzęcej. Mamy tę świadomość. Sami wielokrotnie przeszliśmy kilkanaście lat temu na ścieżkę żywności, czy to roślinnej, czy to w mocnym stopniu ograniczającej mięso. Jeżeli nasze dzieci były wtedy małe, to często towarzyszą nam w tej zmianie, po prostu naśladując rodziców, po prostu jedząc smaczne, roślinne jedzenie. Z moimi dziećmi akurat jest tak, że mocno w ostatnim czasie ograniczyły spożywanie mięsa, no ale żywią się w placówkach oświatowych, w których nie ma na razie mowy o tym, żeby ta żywność była bardziej roślinna, żeby była opcja w ogóle wyboru
żywności wegetariańskiej czy wegańskiej, także to na nie wpływa, ale tak naprawdę w moim domu tego mięsa prawie nie ma, z tym, że dzieci mając swoje nawyki czasami się tego domagają. Ja też nie chcę tak naprawdę robić z tego wszystkiego wielkiego zamieszania, dlatego że bardzo często, czy to w temacie mięsa, czy w temacie innym, mamy za zadanie dojść do pewnych rozwiązań domowych w sposób taki przemyślany, żeby to była decyzja niewymuszona, nie narzucona, tylko żeby to była przemyślana decyzja. No właśnie, decyzja, bo wtedy dziecko od razu zrobi, dziecko stwierdzi, że to jest wyjątkowo atrakcyjne, skoro mama czy tata mówią, że nie, tego nie, to jest pewnie niedobre z jakiegoś względu. Tak, dokładnie tak jak pewnie w domach, w których się nie je słodyczy, no to potem dziecko idzie na jakiś Kinder Bal i jestem pierwszym przy stole, które się zajada wszystkimi cukierkami. To jest wszystko coś, co wymaga rozmów, pracy i według mnie dzieci prędzej czy później doświadczą tego, że żywność roślinna jest smaczna, zdrowa i przyjazna i klimatowi, i człowiekowi. Wspomniałaś o szkole w kontekście stołówek, jedzenia, no ale to zatrzymajmy się teraz przy szkole. Czy szkoła uczy takiej wrażliwości na ochronę środowiska, wspomina w ogóle o ekologii, o zachowaniach takich proekologicznych? Systemowo mamy z tym duży problem. Jest to duże wyzwanie. Właśnie zakończyły się pracę zespołu, który rozmawiał o tym, takiego okrągłego stołu dotyczącego edukacji klimatycznej, który wypracował pewne rekomendacje dla placówek w zakresie edukacji klimatycznej. Jednym z tych zagadnień jest to, że edukacja klimatyczna to nie tylko sylabus, książka i lekcje od 11:50 do 12:35. To tak naprawdę całościowe podejście. Zarówno poprzez to, jak szkoła żywi, jak szkoła gospodaruje odpady, jak szkoła oszczędza prąd i gospodaruje wodą, poprzez to, czego uczy i też to, jak daje przykład w ogóle społeczności wokół szkolnej, nie tylko samym uczniom. Mamy z tym duży problem, aczkolwiek to jest coś, co także w dużej mierze zależy od indywidualnych nauczycieli, indywidualnych szkół. Jeżeli trafia się nauczyciel, który sam w sobie ma dużą świadomość ekologiczną, klimatyczną i podczas nawet zwykłej lekcji matematyki potrafi po prostu, nie wiem, policzyć na przykład, ile litrów wody zaoszczędzimy pijąc wodę z kranu zamiast kupując 6 zgrzewek po 1,5 litra i robi z tego zadanie matematyczne, to w prosty, zwykły sposób, może po prostu nawet przemycając, że tak się nieładnie wyrażę, dzieciakom tematy oszczędzania zasobami, może zaszczepić w nich raz, że dobre nawyki, dwa, że taką ciekawość, a co jeszcze możemy zrobić, trzy, też taki w dalszym kierunku wpływ na to, jak te potem decyzje są podejmowane w domach, czy w ogóle w naszej społeczności. Byliśmy w domu, byliśmy w szkole, no to teraz wychodzimy, powiedzmy, na symboliczne podwórko, a więc do rówieśników. Czy te zachowania proekologiczne, prośrodowiskowe, o których rozmawiamy, czy to jest teraz coś atrakcyjnego, modnego, czy musi się takie stać, żeby dzieci, no poza tym, co mówią rodzice, poza tym, co mówią nauczyciele, po prostu same to poczuły, no bo środowisko też ma przecież gigantyczny wpływ. Chciałabym być optymistką i powiedzieć w tym momencie, że tak jest, że to jest trendy, że tak robi większość i że tak naprawdę wokół siebie widzę mnóstwo takich objawów. Aczkolwiek mamy często, także jako rodzice dla klimatu, poczucie takiego życia w bańce, takiego życia w otoczeniu osób, które podejmują podobne decyzje, czy to konsumenckie, czy podobne wybory, jeżeli chodzi o różnego rodzaju aktywności, czy też decyzje podejmowane przy urnach, czy też przy budżetach obywatelskich. Tych wyborów jest mnóstwo, nie tylko co 4 czy 5 lat. Takich wyborów po drodze, czy wysyłania petycji, czy tak naprawdę namawiania do jakichś zmian systemowych w mniejszym czy w szerszym stopniu. Takich działań jest mnóstwo. My jako rodzice dla klimatu zauważamy te potrzeby i często do tego nawołujemy. Aczkolwiek wśród zarówno naszych znajomych rodzin, bliższych czy dalszych, widzimy, że jednak dalej potrzeba pracy nad świadomością, nad tym, że każdy krok ma znaczenie, chociaż nam się wydaje, że nawet ta jedna butelka, czy ta jedna kilowatogodzina zielona, czy też nie, nie ma większego znaczenia. To tak naprawdę te wszystkie drobne kroki składają się na budowanie świadomości, która potem przekłada się na to, że decyzje podejmowane są decyzjami dużo bardziej zielonymi. A wśród dzieciaków, tak jak pewnie ze wszystkim, są dzieciaki, które
bardziej są świadome tego, że należy czy to segregować odpady, czy to dbać o wodę, czy to używać czegoś dłużej, a nie na przykład przy gadżetach wymieniać je co sezon czy co rok. Ale tutaj jest naprawdę duże, duże, duże jeszcze pole do działania. A z czego czerpią informacje twoje córki? Z wielu źródeł. Dużo rozmawiamy, także tak naprawdę to te rozmowy dużo wnoszą. Czytamy książki przeróżne, od takich naprawdę banalnych, które są o tak zwanym niczym, ale po prostu koją, po takie, które uświadamiają. Jest cała przebogata oferta literatury, która mówi o tym, w jaki sposób dbać o planetę, dbać o siebie nawzajem, bo to także bardzo ważne w tym wszystkim. To także bajki, które w dużej mierze na te potrzeby odpowiadają. I myślę, że też edukacja w szkole w minimalnym stopniu, niestety nad tym jeszcze ubolewam, ale mają na swojej drodze na szczęście nauczycieli, czy to w tych nauczaniu początkowym, czy też nauczycieli przyrody, biologii, którzy gdzieś tam już czują, że jest to temat, który jest ważny i o którym należy mówić, a ku mojemu naprawdę wielkiemu zadowoleniu też szerzą tę wiedzę wśród swoich rówieśników. Oczywiście starają się nie w sposób zbyt namolny, ale gdzieś tam jak ktoś nie zachowuje się zbyt roztropnie, jeżeli chodzi o ekologię, to oczywiście zwracają uwagę w taki sposób, że można przecież inaczej. I tutaj mam nadzieję, że jednak to ziarenko zasiane spowoduje, że dobrych, pozytywnych zachowań będzie coraz więcej. A TikTok? YouTube? Moja najstarsza córa ma 11 lat, używa YouTube'a, ale nie używa jeszcze TikToka, także jeszcze nie. Natomiast dochodzą do mnie informacje, że są to media, na przykład TikTok, które w świetny sposób potrafią gdzieś tam zaimplementować tematy zielone w swoich treściach, także to jeszcze przed nami. Okej, ale podchodzisz do tego, słyszę, z optymizmem, a nie z jakimś strachem, nie znając może dobrze tego narzędzia i tak, jak mówię, nie myśląc o ewentualnych zagrożeniach, które gdzieś tam też mogą czuwać. Oj, zagrożeń jest mnóstwo na każdym kroku i w prostych bajkach na Netflixie naprawdę też mogą być treści, które niekoniecznie są po prostu wskazane dla różnych grup wiekowych. Tak jak mówię, moja córa najstarsza ma 11 lat, ja przestrzegam raczej zasad tych polityk, które mówią o tym, że pewne media społecznościowe są od pewnego wieku. To zostało po coś wymyślone, też po to, żeby chronić dzieciaki przed treściami dla nich raz, że nieodpowiednimi, dwa, żeby też dać im szansę nacieszyć się tymi treściami, które są dla ich wieku odpowiednie. Jeżeli będziemy korzystali, czy moja córa będzie korzystać z TikToka, to pewnie nastąpi, bo też nie chcę jej odcinać od takich różnych źródeł, które są powszechnie dostępne, to na pewno będę starała się w tych treściach jakoś znajdywać takie, które są wartościowe. Oczywiście, no wszystko jest dla ludzi, więc staramy się patrzeć na to wszystko też w kontekście bycia w społeczeństwie, funkcjonowania w nim i nie narzucania jednej, jedynej możliwej opcji, bo to raczej powoduje, że też tak czujemy jako rycerze dla klimatu, nie chcemy być postrzegani jako ekofriki, bo w tym momencie ten głos raczej się tak troszeczkę alienuje. Tak naprawdę pokazujemy to, jakie są ścieżki postępowania, jak każdy z nas swoimi decyzjami może zmienić różne rzeczy, a nasze dzieciaki to chłoną tak naprawdę, nawet niezamierzenie czasami. I potem gdzieś to wszystko wylewa się na grunt ich przedszkolny czy szkolny. A przykułabyś się do harwestera w puszczy? Trudne pytanie tak naprawdę, bo to dotyka takich wielu sfer, tak? Czy to w ogóle jest tędy droga, czy jako mama mogę odważać się na decyzje, które są jakimś zagrożeniem dla mnie jako dla mamy, dla żony, dla człowieka, który dużo chce jeszcze zrobić. Wydaje mi się, że nie. Dużo bardziej, chociaż bardzo, bardzo cenię wszystkie osoby, które podejmują się działań na wszelkim polu, bo każdy z tych działań jako jakaś cegiełka są istotne. Dla mnie dużo obecnie bardziej ważne są działania uświadamiające, systemowe i pokazujące rozwiązania. Wiele osób chce działać, chce dokonywać dobrych wyborów, ale często po prostu nie widzą tych ścieżek i należy im je wskazywać. Twoja najstarsza córka ma 11 lat. Jeśli dobrze pamiętam, Greta Thunberg miała 14, gdy poznał ją cały świat. No to nie jest duża różnica, a może duża, no bo to różnie dzieciaki dojrzewają. No ale zmierzam do tego, czy twoim zdaniem taki symbol, taki autorytet dziewczynki, dziecka, nastolatki,
to jest coś, co jest w stanie pociągnąć za sobą, czy już, no pewnie w jakimś stopniu to się wydarzyło, ale czy świat potrzebuje właśnie takich osób i na ile one mogą być skuteczne, na ile one mogą właśnie porywać za sobą tłumy? Takie osoby są niezmiernie ważne. Tak naprawdę to od Grety zaczęło się wiele ruchów, czy to Piątki dla Klimatu, czy inne towarzyszące. Od tego zaczęła się w ogóle debata o klimacie w przestrzeni publicznej. I tak naprawdę, chociaż wiadomo, że opinie są różne na temat sposobów działania Grety, czy też innych ruchów klimatycznych, to tak naprawdę zależy nam w dużej mierze na tym, żeby o tym rozmawiać, żeby tego tematu pod dywan nie zamiatać, żeby mówić, żeby uświadamiać, co jest nie tak i co robić, żeby było lepiej. Cały czas mamy dużą nadzieję na to, że zmiany klimatyczne możemy spowolnić. I tak naprawdę Greta dla wielu osób jest takim wyznacznikiem tego, jak wielka wiara w to, że może być lepiej i jak zapał do tego działania może napędzać ludzi do tego, żeby działać też razem. Bo wiemy, że indywidualne zmiany są ważne, ale same sobie pozostawione w zaciszu domowym, o którym się nie mówi, kiedy podejmujemy decyzje zrównoważone, ale o nich nie mówimy na zewnątrz, powoduje, że one są jakby ważne, ale nikną w tym całym ogromie działań niekoniecznie zrównoważonych. Dlatego mówienie o tym wszystkim, bycie takim autorytetem jest niezwykle ważne. A dodam tylko, że moja 8-letnia córka niedawno czytała taką książeczkę dla dzieci, która jest właśnie o Grecie i która pokazuje o tym, że głos nawet najmłodszych, najmniejszych jest ważny. No to teraz w drugą stronę. Było o dzieciach, było o rodzicach. No to porozmawiajmy przez chwilę o dziadkach, czyli o tym starszym pokoleniu. Jak to jest z nimi, z ich podejściem do tej tematyki, w której się poruszamy? Czy ich jest łatwo, trudno przekonać? Jak oni do tego podchodzą? Tak naprawdę zależy, co rozumiem pod słowem dziadkowie, bo mamy i dziadków 50-55-letnich, mamy i takich 70-80 i więcej, także to też są dwa różne pokolenia. Myślę, że pokolenie dziadków, którzy obecnie już mają około 70-80 lat, są to osoby, które przez większość swojego życia wiodły życie w sposób bardzo ekologiczny. To było oszczędzanie wody, prądu, to było picie w szklanych butelkach, to było jak najmniej zużywania rzeczy jednorazowych, tylko raczej cyrkularność, używanie rzeczy wiele lat. Także możemy się odnieść. Oni robili to wszystko nieświadomie. Oni robili to po prostu, no nie bójmy się tego powiedzieć, bo nie było alternatyw. Nie było plastiku jednorazowego. Tak. Mhm. Dokładnie. Jakby powrót do rzeczy, które już były, to jest jedna z recept na to, żeby było lepiej. Powrót do dobrze wypracowanych rozwiązań. Mamy nadzieję, że ustawa kaucyjna też wiele z tych problemów rozwiąże, jeżeli chodzi o też na przykład zużywanie rzeczy i brak w ogóle dbania o to, co się z nimi dzieje. Powrót do rzeczy wielorazowych, powrót do rzeczy, które krążą po gdzieś rodzinach znajomych i są wielokrotnie używane, to są rzeczy, które już były, to nie są żadne innowacje. Mamy wiele fantastycznych rozwiązań, których możemy się uczyć, czy też używanie, nie wiem, resztek kuchennych, tak? Wyłączanie prądu i nie wiem, życie w 19 stopniach Celsjusza, a nie w 25 w mieszkaniu. To są rzeczy, które już były, możemy się tego uczyć. Natomiast pokolenie tak zwanych dziadków młodszych, czyli tych, którzy funkcjonują raczej w tej erze naszego tak zwanego dobrobytu, wtedy kiedy się wszyscy, że tak się wyrażę, dorabiali i uznali, że należy się nacieszyć tymi wszystkimi dobrami konsumpcyjnymi, to jest grupa, z którą pracuje się dosyć trudno. To jest grupa, która uważa, że zasłużyliśmy sobie na to, żeby teraz się nacieszyć tym, co możemy kupić, zużyć, wyrzucić, żeby się nacieszyć tymi samochodami po 2-3 na rodzinę, tak? Tą przestrzenią, która jest moja, tylko moja, więc mogę ją sobie zabetonować, a jak jest wspólna, to niczyja i można tam po prostu zrobić najlepiej parking. Tak naprawdę to jest pokolenie, z którym pracuje się dosyć trudno, aczkolwiek jest to pokolenie w dużej mierze jeszcze cały czas mocno decyzyjne i z którym widzimy duże pole do działań.
i do naprawy rzeczywistości. No tak naprawdę dziś już i pojutrze, a nie tylko tak jak przy dzieciach za 20-30 lat. No i spory przekrój tych pokoleń nam się zrobił. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rodzice dla klimatu. Agata Lewandowska, mama trzech córek. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska Zielonej Interii. Przemek Białkowski. Do widzenia. Do zobaczenia.